Pijany policjant wjechał w zabytkową budowlę w Warszawie. Kolejny młody policjant narozrabiał w Mielnie, ponieważ domagał się kebaba za darmo z racji tego, że jest policjantem, a po tym jak przyjechali na miejsce już inni funkcjonariusze, zwyzywał ich i nie pozwolił sobie wręczyć wezwania do stawiennictwa na komisariacie. Oraz policjant, który nie wpuścił posłanek KO do strefy zamkniętej, usłyszał teraz zarzuty po tym, jak sprawa wcześniej była dwukrotnie... Umorzona, no ale po zmianie władzy postanowili ją jednak wszcząć. Nie wiem właśnie o co chodzi. Więc sprawa jest mocno kuriozalna. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury, zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Witam was w kolejnym tygodniu i zaczynamy newsem, który jest dla mnie osobiście trochę jak strzał w policzek, ponieważ m.in. pani Yahira teraz się cieszy, święci triumfy z tego powodu, że policjanci, którzy, że policjant właściwie jeden, który nie wpuścił jej i Urszuli Zielińskiej w 2022 roku do strefy zamkniętej przy granicy z Białorusią, no to teraz ten policjant dostał jednak zarzuty. I co ciekawe, od tego samego prokuratora, który wcześniej sprawę najpierw odmówił jej wszczęcia, a potem ją umorzył. No ale po Władzy jednak przypomniało mu się, że chyba pan policjant powinien odpowiedzieć przed sądem. Policjant nie wpuścił posłanek K.O. do strefy zamkniętej. Usłyszał zarzuty karne i będzie odpowiadać przed sądem. Prokuratorski zarzut przekroczenia uprawnień usłyszał były policjant Tomasz Waszczuk, który w lutym 2022 roku nie chciał wpuścić posłanek K.O. Klaudii, Jachirę i Urszuli Zielińskiej do strefy zamkniętej w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Prokuratura najpierw odmówiła wszczęcia śledztwa, a potem je umorzyła. Jednak po zmianie władzy nastąpił nagły zwrot. Ten sam prokurator wrócił do sprawy i skierował do sądu akt oskarżenia. Tomasz Waszczuk nie ma sobie nic do zarzucenia. Wykonywałem tylko swoje obowiązki. Zrobiłbym to jeszcze raz. I ta sprawa denerwuje mnie z dwóch powodów. Jeden jest taki bardziej wzniosły, bym powiedział, czyli to, że no, według mnie dzieje się po prostu niesprawiedliwość i policjant, który wykonywał swoje obowiązki, bo, no, tak strategiczne miejsce jak gdzieś tam granica z Białorusią czy z Ukrainą, to nie jest miejsce, gdzie mają się poruszać osoby, które nie są tam po to, żeby strzec granicy, albo nie, nie mieszkają tam po prostu. No i według mnie wszystko było ok. Wszystko jest Urządku. Bo panie przepustki od miejscowego komendanta Straży Granicznej nie miały, zresztą potem robił jeszcze takie niefajne zabiegi, że sobie biuro poselskie gdzieś tam zarejestrowały, tylko po to, żeby zrobić wszystkich w konia i móc tam wejść. No, zaraz wam o tym zresztą powiem. I pan prokurator najpierw w ogóle odmówił wszczęcia. Odmowa wszczęcia to jest coś takiego, że w ogóle się nie podejmuje jakby tej sprawy. Oczywiście wystawia się dokument, że się odmawia wszczęcia śledztwa, z tego powodu najczęściej, że. Ten dany czyn nie jest czynem zabronionym, i tak też pan prokurator uznał. Potem sprawa jednak była wszczęta, ale przez tego samego prokuratora umorzona dokładnie z tego samego powodu, że pan prokurator stwierdził, że to działanie, które przeprowadził policjant, było legalne. Policjant zrobił wszystko ok i do przestępstwa nie doszło. No ale potem pan prokurator po dwóch latach sobie jednak przypomniał, że a chyba jednak doszło do tego przekroczenia uprawnień, więc postawił mu zarzuty. No a drugi powód jest taki, że ja po prostu nie lubię. jachiry, yy, denerwuje mnie, według mnie to co mówię, jest głupie. Jest niesamowicie głupią retorykę prowadzi, wręcz taką chamską czasami. Mają za osobę mało inteligentną, po prostu mało bystrą. I to nie chodzi o jakieś sympatie lewicowe, prawicowe, bo wiecie doskonale, że. Żadnym prawakiem nie jestem i lubię sobie porobić jaj z jednej z drugiej strony. ani nic tak nie cieszy jak ból dupy konfiarzy, na przykład, więc proszę mi tutaj nie przypisywać jakiegoś konf konfiarstwa i prawactwa. Natomiast tego, co mówi Yahira, po prostu nie da się normalnie słuchać, czy się jest lewakiem, czy się jest prawakiem. No, każda os rozsądna osoba z jednej i z drugiej strony chyba tak powie. W 2022 roku Tomasz Waszczuk nie zgodził się na wjazd posłanek ówczesnej opozycji Klaudii Yahiry i Urszuli Zielińskiej do strefy zamkniętej w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Za czasów PiS prokuratura odmawiała ścigania. Funkcjonariusza. Po zmianie władzy ten sam prokurator, który wcześniej umorzył śledztwo, postawił Waszczukowi zarzut i skierował do sądu akt oskarżenia. Były funkcjonariusz tłumaczy, że posłanki nie miały zgody na wjazd, którą wydawał komendant miejscowej placówki Straży Granicznej. Posłanki Kao cieszą się, że policjant będzie odpowiadać przed sądem. Byłam pozytywnie zaskoczona postawieniem zarzutów i skierowaniem tej sprawy do sądu, mówi nam Klaudia Jahira. No i tutaj po raz kolejny pani Jahira, no nie jest, nie jest osobą, którą. A dobra, już koniec Yahiry, bo szkoda mi tracić czasu na tą kobietę, bo. Nie będę 3 lutego 2022 roku posłanki Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira i Urszula Zielińska podjęły kolejną próbę wjazdu do strefy zamkniętej. W wyniku napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy polskie władze wprowadziły zakaz wstępu wszystkim osobom postronnym. Chodziło głównie o powstrzymanie napływu polityków ówczesnej opozycji oraz aktywistów, którzy próbowali pomagać osobom nielegalnie przekraczającym granicę. Posłanki próbowały obejść ten zakaz, dlatego w listopadzie 2021 roku otworzyły w Białowieży filię swoich biur poselskich. Liczyły, że władze nie bronią im wjazdu ze względu na wykonywanie poselskiego mandatu. Zakaz nie obejmował mieszkańców tych terenów oraz osób uwzględnionych w specjalnym katalogu. Na liście uprawnionych nie było posłów oraz senatorów. Jedyną osobą, która wydawała zezwolenia na wjazd do strefy zamkniętej dla osób spoza katalogu, był właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej. Klaudia Jachira i Urszula Zielińska podjęły kilka prób uzyskania takiej zgody. Więc widzicie, tutaj jest to napisane wprost, że Klaudia Jachira i Urszula Zielińska, nie celowo nie nazywam kobiet paniami, bo wydaje mi się, że na to nie zasługują. W każdym razie Klaudia Hira, i Urszula Zielińska postanowiły zrobić w konia wszystkich, Między innymi polskie społeczeństwo według bieny, ale też mundurowych osób, które strzegą tej naszej granicy i zarejestrowały sobie po złości po prostu biuro poselskie gdzieś tam, żeby mogły sobie wjechać do tej strefy. No ale jednak pan komendant chyba ten ruch przewidział i nie pozwolił im i tak nawiązać do strefy, tym bardziej, że nawet prokurator potem chyba, ten sam, który wszczął ostatecznie postępowanie, orzekł, że sprawowanie tam mandatu posła nie jest zarobkową i no niestety tutaj im się nie uda zrobić w koniach. I bardzo kurwa dobrze. 9 marca 2022 roku do prokuratury rejonowej w Ostrowie Mazowieckiej za pośrednictwem prokuratury okręgowej w Ostrołęce wpłynęły materiały z prokuratury regionalnej w Białymstoku zawierające zawiadomienia Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej o przekroczeniu uprawnień przez Tomasza Waszczuka. 12 kwietnia 2022 roku prokurator Zbigniew Chmielewski z prokuratury rejonowej w Ostrowie Mazowieckiej po rozpoznaniu zawiadomień Klaudii Jachiry i Urszuli Sary Zielińskiej w sprawie przekroczenia Uprawnień przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce odmówił wszczęcia śledztwa. I to jest pierwszy etap, czyli tutaj mamy odmawia wszczęcia śledztwa, w związku z czym nie może być ono jeszcze umorzone, bo go po prostu fizycznie nie ma. Prokurator stwierdził, że jest to na tyle absurdalne, czy tam na tyle nie wypełnia to znamion żadnego czynu zabronionego, że nawet nie podejmuje tej sprawy, tylko od razu odmawia wszczęcia, jakby przed jeszcze jej rozpoczęciem. No potem to było podjęte, ale z kolei umorzone, więc wyszło na to samo i możemy sobie przeczytać, że w uzasadnieniu Umorzeniu znajdują się niemal identyczne zdania co w decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa. Prokurator pisze, że postępowanie policjanta było prawidłowe. Istota niniejszego postępowania sprowadza się do wykładni charakteru sprawowania mandatu poselskiego i odpowiedzi na pytanie, czy jest to praca zarobkowa w rozumieniu ustawy z dnia, tam, bla, 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 o ochronie granicy państwowej, co budzi na tyle duże wątpliwości, że różne podmioty dokonują zgoła odmiennej interpretacji jej zapisów. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przyjął interpretację obowiązującą w służba ochrony granicy, co wydaje się logiczne i słuszne. Czytamy w w tym przypadku prokurator również na końcu stwierdza, że zachowanie Tomasza Waszczuka nie zawiera znamion czynu zabronionego. Więc niech mi ktoś wytłumaczy, jakie procesy myślowe zaszły w głowie tego prokuratora, że dwukrotnie najpierw odmówił wszczęcia, potem umorzył już wszczęte postępowanie, ale jednak po dwóch latach jakiś student powiedział, o bo tyle noga, no kurde, ale się zakręciłem, no chyba jednak, chyba jednak będzie wszczęcie tego śledztwa przeciwko temu policjantowi, a tam, co, co mi tam, nie? Idź pan w I słuchajcie, 3 kwietnia 2024 roku prokurator Zbigniew Chmielewski, ten sam, który wcześniej odmawiał wszczęcia śledztwa, a potem je umorzył, postawił Tomaszowi Waszczukowi zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Natomiast 19 kwietnia 2024 roku prokurator Chmielewski skierował do sądu rejonowego w Bielsku Podlaskim akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi policji. W uzasadnieniu czytamy Pokrzywdzone, jako osoby prowadzące biura poselskie, w tym celu wynajmujące lokale na terenie Białowieży, należy uznać za posiadaczy nieruchomości, a tym samym należą one do kręgu osób skazanych w punkcie 5 ust. 1 artykuł 12b powołanej ustawy o ochronie granicy państwowej, które wyłączone były z obowiązku uzyskania zgody komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd do strefy objętej zakazem. Oskarżony uniemożliwiając pokrzywdzonym wjazd na teren Białowieży w dniu 3 lutego 2022 roku, uniemożliwił im sprawowanie mandatu poselskiego w zarejestrowanym biurze poselskim Białowieży, czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego wymienionych. Tomasz Waszczuk nie przyznaje się do winy. Wytłumaczcie mi. O co kurwa tutaj chodzi? Ale teraz dobre pytanie zadał. Dlaczego najpierw prokurator mówi, że nie, nie, sztywniutko, wszystko jest git, policjanci zrobili dobrą robotę, strażnicy graniczni zrobili dobrą robotę, przyjęta przez nich interpretacja przepisów wydaje się być logiczna, po czym po dwóch latach i po zmianie władzy prokurator pluje sobie tak naprawdę sam w brodę, w twarz, nie wiem gdzie, no ale w każdym razie wydaje mi się być osobą, która ma jakieś zaburzone logiczne myślenie, nie potrafi jakiegoś takiego ciągu przyczynowo- skutkowego wytworzyć w swoim umyśle, bo mówi, a nie a a nie, a jednak, jednak, kurde, wydaje mi się, że tam coś, tam coś gagatek przeskrobał, kurde. No to ja mu się teraz tutaj do dupy dobiorę. Nie ginie. I wytłumaczcie mi, jak tym biednym policjantom, żołnierzom, strażnikom granicznym ma się chcieć realizować obowiązki na granicy, jeżeli mają teraz w głowie i mają teraz przykład, zdecydowanie mają teraz bardzo jaskrawy przykład tego, że nawet jak będą robili wszystko zgodnie z przepisami, to ostatecznie ktoś na przykład za dwa lata, może za rok, może za trzy, sobie o nich przypomni, jednak powie, że te decyzje, które podejmował na temat ich postępowania, to, to on jednak zmienia zdanie i jednak oni popełnili przestępstwo no porażka, porażka, dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, a ja zapraszam Was już dzisiaj na godzinę 19 na mój kanał na Twitchu, ponieważ pogramy sobie w Fallout London, w Fallout London, czyli w taki mod do Fallouta, który wyszedł ostatnio, bardzo jestem ciekaw, już dwie godzinki mam w niego przegrane i pogadamy m.in. o tej sprawie, a dla tych, którzy nie zdążą, zapraszam na kanał Bagieta Live, gdzie są szoty, skróty live'ów i tak dalej, link w opisie filmu i w przypiętym komentarzu pozostajemy w tematach policyjnych, ponieważ mamy krewkiego policjanta, moi drodzy i to adepta sztuki oficerskiej Ponieważ nie byle kto jest to, gdyż ten młody gliniarz... Gliniarz, kurde, gliniarz... Nie. Na słowo gliniarz trzeba zasłużyć. Młody policjant przebywa aktualnie na czteroletnim szkoleniu oficerskim, czy tam studiach, na WS Polu, czyli na Wyższej Szkole Policji. Czy tam na Akademii Policji teraz to się nazywa, chyba w Szczytnie. Policjant narozrabiał nad morzem, chciał darmowego kebaba. Nietypowa interwencja policjantów w nadmorskim Mielnie. Minionej nocy wezwano ich do awanturującego się przy budce z kebabem policjanta. Mężczyzna informując obsługę punktu gastronomicznego. Że jest funkcjonariuszem, żądał wydania darmowego kebaba. No i tutaj nie ma informacji na ten temat, aby ta osoba była nietrzeźwa. Natomiast jest to mielno. Jest to 23-letni młody chłopak i chłop żąda kebaba za darmo, tylko dlatego, że jest policjantem. Czy był trzeźwy? Śmiem w to wątpić. Kiedy wezwani przez obsługę budki policjanci przyjechali na miejsce, 23-latek okazał im legitymację służbową, która wskazywała, że jest funkcjonariuszem garnizonu warszawskiego. Na tym jednak współpraca się skończyła, bo wobec swoich kolegów w mundurach zaczął używać wulgaryzmów, a wystawione wezwanie na komisariat zlekceważył. Mężczyzna nagrywał całe zdarzenie swoim telefonem, wielokrotnie zaznaczając, że nigdzie się nie stawi. O sprawie wiedzą że jego przełożenie ze i jak usłyszał w warszawskiej komendzie reporter ma to Mateusz Chłystun, mimo że funkcjonariusz był poza służbą, grożą mu konsekwencje dyscyplinarne. No pewnie, że mu grożą konsekwencje dyscyplinarne, bo policjant nie podlega konsekwencjom dyscyplinarnym tylko wtedy, kiedy jest na służby. Ale na przykład jak jego zachowanie również po służbie godzi w powagę munduru, to można go rozliczyć za coś takiego. Czy go wywalą? Szczerze mówiąc nie wiem, bo na jego niekorzyść przemawia to, że jeszcze nie ukończył szkolenia, więc według mnie są duże szanse na to, że go wywalą. I szczerze mówiąc dla mnie, dla takich osób. Nie powinno być miejsca w policji, tym bardziej, że on z wyzywał tych policjantów. Znaczy, nie wiadomo jakich tam słów użył, ale jak ja bym był na miejscu tych gliniarzy i widziałbym takiego typa, mimo tego, że jest policjantem, to bym go po prostu zatrzymał za znieważenie, a wtedy by go już wywali na pewno, bo byłby sprawcą przestępstwa i to umyślnego i tyle. No więc, młody człowieku, z z zmądrzej, bo do policji się chyba nie nadajesz, natomiast może jeszcze coś z Ciebie będzie w normalnym, cywilnym życiu. Mamy kolejną tragedię, moi drodzy, ponieważ we Wrocławiu zastrzelił się policjant i to bardzo młody policjant, ponieważ na nawet nie zakończył swojej adaptacji zawodowej. Tragedia na komencie we Wrocławiu. Nie żyje młody policjant. Młody funkcjonariusz policji zastrzelił się w piątek ze służbowej broni w jednej z wrocławskich komend. Ustalił onet. Prokuratura i policja potwierdzają zdarzenia. Mogę tylko potwierdzić, że taka sytuacja niestety rzeczywiście miała miejsce. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, który wyjaśnia teraz wszelkie okoliczności. Do tego czasu nie będziemy podawać żadnych więcej szczegółów. Przekazał onetowi podkomisarz Przemysław Ratajczyk z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu. Tutaj oczywiście już ustalili, że nie brał. W tym udziału osoby trzecie. Ale tu jest bardzo niepokojąca informacja, ponieważ z nieoficjalnych informacji one tu wynika, że funkcjonariusz był młodym adeptem, który do stolicy Dolnego Śląska trafił na tak zwaną adaptację. Adaptacja to jest ten taki czas po szkole policji, bezpośrednio po szkole policji, gdzie musicie 3 miesiące odsłużyć w OPP. Teraz najczęściej kierują ich do OPP do Warszawy, czy właściwie do Piaseczna. No, więc to musiał być jakiś bardzo młody chłopak. Znaczy, wiadomo, mógł, mógł iść do policji tam w wieku 40 lat, też są takie osoby, albo nawet później. Natomiast, no, najprawdopodobniej była to młoda osoba. I to jest właśnie straszne, że takie młode osoby mają już takie problemy psychiczne, że, że to jest też tak trochę znak naszych czasów. Mają takie problemy psychiczne, że potrafią odebrać sobie życie, tak naprawdę będąc na, na samym jego początku i na samym początku swojej drogi zawodowej w policji. O, to też była bardzo głośna sytuacja. W ogóle jest filmik na Twitterze z sytuacji, jak motocyklista zatrzymał się przy w tym radiowozie widać dwóch zakleszczonych w środku policjantów, którzy są po prostu no praktycznie nieprzytomni. Ten chłopak tam jeszcze coś ogarniał, ale ta dziewczyna, która siedziała po jego prawej stronie, kompletnie nic, i to było właśnie straszne, że ludzie po prostu przejeżdżali. Nawet, nawet nie pomogli tym policjantom, dopiero ten motocyklista się zatrzymał i próbował im, im pomóc, i faktycznie im pomógł. Zderzenie radiowozu z autobusem na batalionów chłopskich są poszkodowani. Do 11 wzrosła liczba rannych w wypadku, do jakiego doszło w piątek 26 lipca na prawo brzeżu Szczecina, o czym informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Do wypadku z udziałem jadącego w pościgu radiowozu oraz miejskiego autobusu linii pospiesznej B doszło tuż przed godziną 12 w rejonie skrzyżowania ulicy batalionów chłopskich oraz winogronowej. Tam na miejsce w ogóle udało się 11 zespołów ratownictwa medycznego. No, jest 11 poszkodowanych, więc wiadomo, jeden zespół ratownictwa medycznego, jeden poszkodowany. No i ci policjanci naprawdę nie wyglądali ciekawie na tym filmie z Twittera. Jeżeli chcecie, to możecie sobie to zobaczyć, bo to akurat jest ten film wrzucony, chyba nawet na tą stronę. I tak jak mówię, no szacun, naprawdę duży szacun dla tego motocyklisty, który się zatrzymał, i chociaż się zorientował w sytuacji i faktycznie nam w ogóle widać, jak on próbuje tych policjantów wyciągać, jak próbuje otworzyć drzwi, szarpiąc za klamkę, ale w ogóle wy Nagrywa tą klamkę, no potem jakieś w ogóle inne osoby tam podeszły, i ostatecznie pierwszy na miejsce dojechał inny patrol. I faktycznie z tym patrolem udało się tych policjantów wyciągnąć z tego auta. Także tragedia i duża znieczulica, bo to, to się po prostu źle ogląda. Jak ludzie sobie gdzieś tam chodzą, albo wyciągają telefony, nagrywałem, a w środku dwie osoby mogą na przykład walczyć o życie w tym momencie, albo może to życie już z nich ulatywać. Świeży news zbos wczoraj, i to news tragiczny, ponieważ utonęło czteroletnie dziecko na terenie posesji swoich rodziców. Tragiczny finał poszukiwań czteroletniego chłopca. Dziecko utonęło w przydomowym oczku wodnym. Policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku wyjaśniają okoliczności i przyczyny śmierci czterolatka. Chłopczyk utonął w oczku wodnym na terenie prywatnej posesji w dzielnicy Rybnika nie wiadomo. Niestety, pomimo podjętej natychmiastowej reanimacji przez mundurowych oraz załogę pogotowia ratunkowego, życia dziecka nie udało się uratować. Tam w ogóle na miejscu lądował LPR, co możecie sobie zobaczyć tutaj na stronie kryminalki.pl. W sobotę po godzinie 18 dyżurny rybnickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na terenie prywatnej posesji zaginął 4-latek. Policjanci natychmiast Dali się pod wskazany adres i na terenie posesji wszczęli poszukiwania za chłopczykiem. Mundurowi zauważyli w oczku wodnym ciało dziecka. Stróże prawa natychmiast podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia ratunkowego. Na miejscu lądował także śmigłowiec LPR. Niestety, pomimo podjętej akcji ratowniczej, 4-latka nie udało się uratować. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, prokurator zarządził sekcję zwłok. Przyczyny i okoliczności śmierci dziecka wyjaśni prowadzone w tej sprawie postępowanie. No ja nie wierzę, żeby tutaj powodem tej, tej, tej tragedii było coś innego, niż powinniśmy po prostu utopienie, ale wierzę też w to, że prokurator chcę wyjaśnić tę sprawę od początku do końca, no bo tutaj jednak bardzo, bardzo młody człowiek poniósł śmierć i takie rzeczy zawsze są podejrzane i takie rzeczy zawsze lepiej wyjaśnić od początku do końca, bo teraz wyobraźcie sobie to, co by się stało, jakby jednak się okazało, że ktoś tam maczał swoje palce, absolutnie tutaj też z szacunku dla rodziny i w ogóle wszystkich bliskich tego dziecka nie, w ogóle nie snuje takich, takich podejrzeń, tylko chodzi mi tutaj o to, żeby spojrzeć na to z perspektywy pracy prokuratora i pracy policjantów. Takie rzeczy trzeba wyjaśniać bardzo dokładnie, no ale tragedia straszna, nie chcę sobie w ogóle wyobrażać, co tam teraz muszę Muszą czuć ci rodzice. No, Tym bardziej, że ja sam gdzieś tam już wiecie, mam zaplanowany ślub z moją lęką i też gdzieś tam powoli, powoli myślimy o różnych rzeczach. I tragedia. Policyjni decydenci chyba wpadli na pomysł naprawy policji. Z tym, że jest to pomysł słaby według mnie i za wiele nie przyniesie, ponieważ możemy sobie przeczytać na infosecurity 24 że tak. Łatwiejsze powroty, służba kontraktowa i klasy mundurowe. Rząd przyjął rozwiązania antywakatowe. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma ułatwić byłym funkcjonariuszom powrót do służby w Policji i Straży Granicznej. Dokument zakłada też m.in. utworzenie oddziałów o profilu mundurowym oraz przyjmowanie kandydatów do służby kontraktowej, przede wszystkim w oddziałach prewencji Policji. Dobra, skrócę wam, bo ten artykuł jest dość długi. O co tutaj chodzi? Jeżeli chodzi o te klasy mundurowe, to ma być tak, że jak tam zaliczycie jakiś blok przedmiotów, właśnie w takiej klasie policyjnej, to potem na przykład jesteście zwolnieni tam z testów sprawnościowych albo z jakiejś innej części rekrutacji. No, zwolnienie z testów sprawnościowych, bardzo odważna decyzja. Ja bym się chyba takiej nie podjął. Jeżeli już to jakieś zwolnienie, nie wiem, z testu wiedzy ogólnej, ale z testów sprawnościowych, no tak średnio. Jeżeli chodzi o powroty do służby, to faktycznie po prostu będzie łatwiej wrócić, jeżeli się na przykład zwolniliście. Oczywiście nie, nie, nie zostaliście wyrzuceni dyscyplinarnie, tylko jak się na przykład sami zwolniliście albo odeczyliście. Na emeryturę, to będzie łatwiej do policji wrócić, jakbyście chcieli, chociaż nie wiem, kto chciałby wracać do policji, jak z niej odszedł, bo pewnie odszedł do lepszych warunków pracy i do lepszych pieniędzy. No i służba kontraktowa, czyli coś takiego jak kiedyś było w woju: mianowicie przyjmujecie się na kontrakt, czyli na taką powiedzmy trochę umowę o dzieło albo umowę na czas określony. Na przykład będę służyć w oddziałach prewencji policji przez 3 lata, odsłużę swoje, wezmę siano i sobie idę dalej. I te lata wam, wam normalnie będą się liczyły do emerytury, a jak będziecie chcieli zostać, to będziecie mogli jakby już nie przedłużać kontraktu, tylko iść normalnie na umowę o pracę czy tam powołania do służby. Ten ostatni pomysł chyba najlepszy z tymi kontraktami, bo może po prostu ktoś chce przeżyć jakąś przygodę, chce zobaczyć jak to jest, i pójście na jakiś taki określony czas z możliwością zostania spoko opcja jako możliwość sprawdzenia siebie, sprawdzenia tego, czy mi się to podoba. Szkoda, że tylko w OPP, ale rozumiem, że tam jest to łatwiej rozwiązać ze względu na sposób organizacji oddziałów prewencji. Ale ludzie, tutaj trzeba zachęcać młodych warunkami pracy, trzeba zachęcać młodych pieniędzmi, trzeba zachęcać młodych jakimiś dodatkami, socjalem, a nie tym, że kurwa nie wiem, parę punktów więcej im wpadnie do rekrutacji, jak będą w szkole średniej o profilu jakimś policyjnym, albo będą mogli łatwiej wrócić policjanci, którzy są na emeryturze. No uwagam was, kto tam wróci do tego. No chyba, że jakiś komendant i będzie miał jakieś bardzo lukratywne stanowisko zaproponowane, ale tych policjantów, których brakuje, czyli policjantów na ulicy, nie zachęcicie w ten sposób. Tutaj trzeba sypnąć sianem. Tyle. Nie ma drogi na skróty według mnie. I słuchajcie, mamy. No, może nie rekordziste, bo nie wiem, czy pamiętacie, nagrywałem w tym roku o pani, która zdobyła 600. 23 punkty jak ucieka przed policją, ale mamy tutaj pana, który naćpany jechał na motorze i zdobył no mocne 610 punktów. Także gonimy, gonimy tamtą panią. Naćpany motocyklista uciekał policji przez 45 km, uzbierał 610 punktów karnych. Mężczyzna kierując motocyklem marki Yamaha, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał mundurowym, stwarzając bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. I tutaj tak, dwie sprawy. Po pierwsze, szacun dla policjantów, że złapali motocyklistę, bo to nie jest łatwe. Złapanie motocyklisty to jest najtrudniejszy element prowadzenia pościgu. Także tutaj szacun i szacun, że w ogóle aż przez 45 km ten pościg był prowadzony i że jakoś nie, wiem, nie odpuścili, nie dali, nie dali się zgubić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uzbierać 610 punktów karnych no to ja pierdolę. No ale i tak to będzie najmniejszy problem tego motocyklisty, że straci prawko za punkty, ponieważ jechał pod wpływem środków odurzających. I to jeszcze nie był jakiś młody łebek, tylko umówmy się, był to 48-letni dorosły chłop. I teraz za popełnione wykroczenia może grozić kara finansowa 46 450 zł, 610 punktów karnych i zapełnione przestępstwa do 5 lat pozbawienia wolności. Bo przypominam, pierwsze przestępstwo nie zatrzymanie się do kontroli, drugie przestępstwo prowadzenie pod wpływem. Moje drogie dzieci, nie róbcie tak, nie zbierajcie punktów w ten sposób, odbierania są pokemony. A my przychodzimy do ostatniego newsa. Do ostatniego newsa i to newsa całkiem dużego kalibru, ponieważ mamy kolejnego niesfornego funkcjonariusza i kolejną osobę, która jechała pod wpływem. Teraz nie narkotyków, tylko alkoholu. Warszawa. Pijany policjant wjechał w zabytkowy kandelabry Kierowca auta osobowego wjechał w zabytkowy kandelabry na placu Konstytucji w Warszawie. Jak dowiedział się portal polsadnews.pl, za kierownicą samochodu siedział funkcjonariusz komendy stołecznej policji. Miał blisko 1,8 promila we krwi. Mężczyźnie grozi wydalenie ze służby. A 1,8 promila we krwi, moi drodzy, to nie są przelewki, ponieważ ja teraz w ogóle byłem na imieninach ostatnio i tak powiedzmy, no gdzieś nie wiem, w połowie imprezy mówię, a sprawdzę, ile mam. Nie? Bo ja zawsze mam alkomat. Po prostu przed wejściem do samochodu. Jak jestem po imprezie, to zawsze dmucham, właśnie, żeby uniknąć e, jakichś niepotrzebnych takich sytuacji. Bo to wiecie, możecie się czuć dobrze, a potem na przykład, ja już tak miałem parę razy, że na przykład czuję się dobrze, dmucham, mam pół promila, nie? Więc lepiej sobie wozić, poczekać potem tą godzinkę czy półtorej i dopiero wsiąść do samochodu. No, a w każdym razie, dmucham wyszło mi 0,9 i powiem wam, że byłem, czułem się niecrzeźwy, czułem się podpity, więc gość był dwa razy bardziej pijany ode mnie niż ja wtedy byłem na imprezie. E, I jeszcze jechał samochodem, także no dramat. I jeszcze był gliniarze. Do zdarzenia w stolicy doszło w niedzielę wczesnym rankiem, około godziny 6 rano. Na miejsce zadysponowano straż pożarną, policję oraz ratowników medycznych. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą. Auto dachowało, a następnie uderzyło w jedną z zabytkowych latarni na Placu Konstytucji w Warszawie. W zdarzeniu nikt nie został ranny, a po jeździe znajdował się tylko kierowca. Kierujący Toyotą był policjantem. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Kierowca wydmuchał 0,87 mg na litr alkoholu, czyli około 1,8 promila. Został zatrzymany powiedział portalowi Polsat News pod Jacek Wiśniewski z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście Teraz funkcjonariuszowi grozi wydalenie ze służby oraz odpowiedzialność karna No nie grozi tylko na pewno go wydalam ze służby za jazdę po pijaku tutaj nie ma miękkiej gry i nie znam ani jednego przypadku żeby kogokolwiek zostawili w służbie nawet jeżeli jechał pod wpływem alkoholu do tej wartości powiedzmy na wykroczenie czyli do tego pół promila No a druga sprawa to jest na sranie w papier już do końca życia bo jak zostanie skazany za jazdę pod wpływem no to po pierwsze może zapomnieć jakiejś pracy w transporcie i tak dalej może zapomnieć Wspomnieć w ogóle o pracy w administracji, dopóki mu się ten wyrok nie zatrze. A jeżeli chodzi o służby mundurowe, to nawet jak mu się wyrok zatrze, to i tak już roboty na pewno nie dostanie, bo zatarcie skazania, zatarciem skazania, ale sprawdzenie w systemach policyjnych to jest zawsze troszeczkę więcej niż to zatarcie. No i to by było na tyle. Ja Was zapraszam do komentowania dzisiejszych newsów. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. O 19 zapraszam na streama z Fallout London. Zapraszam na Bageta Live na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka. Trzymajcie się i hej.